Witam Państwa w komentarzu walutowym Bosse FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu aktorskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 17 lutego, godzina 7:58, także praktycznie 8. I chciałbym z tego miejsca zaprosić Państwa do wysłuchania i obejrzenia mojego komentarzu walutowego. Porannego komentarza walutowego, gdzie zaprezentuję Państwu moim zdaniem ciekawą sytuację na czterech wybranych przeze mnie parach walutowych. Tradycyjnie rozpoczynamy od rynku eurodolara jako głównej pary, pary dominującej w stosunku do pozostałych zestawień. No i to, co możemy tutaj zauważyć, to to, że ta korekta spadkowa na eurodolarze wyhamowała przy wsparciu 1.1127, lokalnie. Można powiedzieć, że umocnienie dolara z początkiem tego tygodnia było częściowo jakby taką pochodną słabości wspólnej waluty na rynku. Między innymi z uwagi na to, co powiedział Mario Draghi, czyli stwierdzenie, że ECB jest gotowe do jakiegoś zwiększenia stymulacji inflacji w strefie euro już podczas marcowego posiedzenia. No, rynek odczytał to oczywiście jako potwierdzenie, że tutaj program QE zostanie zwiększony już w marcu, w konsekwencji słabsze euro. Z drugiej strony czekamy dość nerwowo na dzisiejsze zapiski z ostatniego posiedzenia Fed, ponieważ te zapiski mogą generalnie osłabić troszkę dolara. Jak wiemy, ta ostatnia wymowa posiedzenia Fed była niekoniecznie, generalnie jest ostatnie stanowisko przedstawicieli Fed nie były do końca jastrzębie. Także prawdopodobnie zapiski czy minutes będą w podobnym tonie utrzymane. No taki jest generalnie układ na szerokim rynku na eurodolarze. Technicznie ewentualnie tu możemy szukać jakichś tutaj dłuższych terminów dotyczących trendu spadkowego. Niemniej, jak Państwo widzą, lokalnie jest to w tej chwili trend wzrostowy. Nawet tutaj wsparcie w zakresie 1.1057 wydaje mi się, że powinno wytrzymać. Tym bardziej, że też mamy średnią 200-sesyjną. Generalnie układ jest taki, że czekamy na ruchy ze strony banków centralnych i to w tej chwili główny termin handel. Podobnie, że sytuacja przedstawia się na zestawieniu do jena. Jen bardzo ciekawym zestawieniem w ostatnich tygodniach, jak Państwo widzą, wyraźny punkt zwrotny na parze walutowej dolar do jena, wybicie ważnych wsparć tak naprawdę w okolicy 1.15. W tej chwili dość mocny pullback w dół, tutaj są jakieś próby przeciwdziałania umocnienia jena przez Bank Japonii. Warto wspomnieć, że wczoraj weszły w życie ujemne stopy na części depozytów w Banku Japonii. Rynek już zdążył określić decyzję tą jako błąd, także czekałem, co się zmieni. Prawdopodobnie boi się na zwiększenie też stimulusa, co w konsekwencji mogłoby tutaj osłabić japońską walutę. Niemniej w tej chwili również jest taki dość ciekawy układ z ropą, ponieważ ostatnie dni przyniosły jakąś próbę podbicia kwotowań ropy. Bazowe założenie było takie, że Rosja, Arabia Saudyjska, no i część jeszcze powiedzmy krajów zrzeszonych później w OPEC mogą ograniczyć produkcję ropy naftowej, tam mówiło się o 5%. Tymczasem główny komunikat mówi o tym, że produkcja została zamrożona na poziomach ze stycznia. To w konsekwencji zostało dobrane przez ten negatywnie, ponieważ te poziomy ze stycznia, one generalnie nie są powiedzmy różne dość mocno od maksymalnych poziomów wydobycia z ostatnich miesięcy. Także generalnie to można powiedzieć, że są zawiedzione w pewnym sensie oczekiwania. W konsekwencji widzimy na rynku pewien transfer kapitału w kierunku bardziej bezpiecznych aktywów i lekki wzrost układu risk-off. W przypadku złotego widać, że tutaj odreagowanie z okolic 4,40 postępuje. Wydaje mi się, że w dużej mierze jest kierowane tym, co się dzieje na dolar złotym. Tam jest to bardziej klarowne. Generalnie bez większego story na złotym. Złoto sobie w dużej mierze konsoliduje, te ruchy nie są duże. Wydaje mi się, że rynek stracił troszkę zainteresowanie polską walutą w świetle tych czynników, które w tej kreują handel na szerokim rynku. Ciekawe wydarzeń, mieliśmy wczoraj ciekawe dane, dobre dane z rynku pracy, zatrudnienia i wynagrodzenia, aczkolwiek tutaj należy powiedzieć, że GUS oczywiście zmienił tradycyjnie próbę, także są troszkę, prawdopodobnie bez zmiany tej próby te dane by nie były tak dobre. Dzisiaj mamy dane czy z produkcji sprzedaży detalicznej. I jeszcze wśród lokalnych czynników warto wymienić tutaj plan Morawieckiego, generalny plan wzrostu udziału inwestycji w PKB do 25% do 2020 roku.
Tam oczywiście pojawiają się dużo ogólników, na przykład ucieczki tutaj z tych różnych pławek średniego wzrostu, czyli w konsekwencji jakaś próba tutaj wzrostu wynagrodzeń. Mówi się o kwocie biliona złotych, jak to jakkolwiek absurdalnie to troszkę brzmi. Generalnie dobrze, że taki plan powstał, jest to jakiś w sensie prosta informacja, aczkolwiek rynek troszkę podchodzi neutralnie, raczej traktując to jako dużo zbiór ogólników niż tutaj realny plan, no ale jest prawdopodobnie ruch w jakąś dobrą stronę. Warto przede wszystkim wspomnieć, że Morawiecki nie zakłada udziału NBP w tym projekcie. W konsekwencji ten temat LTRO być może troszkę upadnie tutaj, jakby to brzydko określić, można by określić. No i generalnie jeszcze jest temat deficytu. Pytany o deficyt, Morawiecki twierdził, że nie powinien przekroczyć 3%, także generalny sygnał płynący z tej prezentacji wczorajszej wydaje mi się, że jest dość pozytywny, aczkolwiek ciężko było zobaczyć jakieś większe reakcje rynkowe. Ostatnia para to euro do funta. Mówiłem o słabości euro, ale oczywiście są pewne wyjątki. Wyjątkiem jest taki słaby funt. Przede wszystkim słabsze dane fundamentalne. No i w dalszym ciągu można powiedzieć, że nastroje wokół funta są negatywne. Cały czas mówi się o Brexicie, ale w konsekwencji ważne nawiedzenie brytyjskiej waluty. Jak widać na eurofuncie UK Daily, wyraźnie trend wzrostowy. Już tutaj wydawało się, że ten zakres powstrzyma te wzrosty, doprowadzi do wybicia w dół. Tak się jeszcze nie stało, także prawdopodobnie dopiero ewentualne sforsowanie tej linii trendu wzrostowego będzie stanowić jakiś sygnał do korekty. Być może będą to okolice 0,80 funta, czyli będziemy blisko tej linii, długoterminowej linii trendu spadkowego. Dziękuję za uwagę.